Siemaneczko, z tej strony Wiejski Mechanik. Siedzimy dzisiaj, mamy robotę w najsłynniejszym polskim samochodzie. Polskim. Jest to Passat B5 z 2000 roku. Widzimy zagazowane, elegancko, kurwa. O! Na GS się przełącza na benzynę. Także jest moc. Minus 30 koni. Problem polega na czym? Dzisiaj problem polega na tym, że nie załącza się klimatyzacja. Opiszę pokrótce błąd, bo bardzo często akurat w Passatach ten czujnik wysiada i różni ludzie różnie interpretują na komputerze. Niemniej jednak tak to wygląda. Zaczynamy. Pierwsze co, jak zapalimy samochód i miga nam ten panel przedni, już świadczy o tym, że w klimatyzacji, w klimatroniku jest jakiś błąd. Odczytaliśmy błędy. O! Ten błąd świadczy nie o włączniku, czyli o tym, bo różni ludzie i na warsztatach, co dziwne, też się mylili na tym. Jest to błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji w układzie. Więc po prostu wymieniamy czujnik. Ja już oczywiście wymieniłem, szyby mam zamknięte. No i chodzi jak talala. Oczywiście ważnym elementem jest też sobie sprawdzić, jak nie mamy po prostu maszyny, jej grupę parametrów. Położenie klap, no wszystkie takie różne pierdoły, temperaturę zewnętrzną. Bo to jest ważne, czujnik temperatury zewnętrznej, co już jest w internecie, jak czujnik temperatury zewnętrznej będzie uszkodzony, też klima się nie załączy. No i takie inne pierdoły, najlepiej podłączyć pod maszynę od klimy i po prostu zobaczyć, jakie mamy ciśnienie, czy mamy ciśnienie, ile mamy czynnika i tak jest najlepiej. Jeżeli chodzi o taki błąd jak czujnik ciśnienia w klimatyzacji, no to wiadomo, że włącznik akurat tutaj jest tak zinterpretowany błąd. Czyli to jest tylko czujnik ciśnienia po prostu klimatyzacji. Po wymianie wszystko chodzi. Będziemy kasować błąd. Czy wyskoczy, czy nie wyskoczy. Usterki nie zarejestrowano, bo wszystko jest hit, Marek Sierocki. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Jeszcze dzisiaj wjedzie jeden film, ale to już czujnika ciśnienia oleju. To by było na tyle. Hej!